Nieraz mówimy, no święty to ja nie jestem, przez co chcemy powiedzieć, tak, żeby tak było bezpiecznie. No ja też mam za uszami, też jestem grzesznikiem. Ale świętość to nie jest przede wszystkim kategoria moralna. Święty to przede wszystkim wyjęty, przeznaczony dla relacji, wyjęty z pewnej całości, ludzi, osób, grona, po to, by być dedykowany Bogu, który sam jest święty i jest z kolei dedykowany nam. Świętość więc to najpierw kwestia relacji. To można zrozumieć na przykładzie choćby świętego Pawła, który pisze do różnych kościołów i często zwraca się do adresatów per Święci, do świętych, którzy są tu i tu. W dzisiejszym drugim czytaniu słyszymy o Koryntianach, do których właśnie tak się zwraca, ale w chwilę później opowiada o wielu różnych nieprawidłowościach, wielu różnych grzechach, które są typowe dla ich wspólnoty. No to co. Święty to nie jest bezgrzeszny. Najpierw oznacza to właśnie wyjęcie z pewnej całości przeznaczenie do relacji z Bogiem. Relacja jest tutaj w tle. Z tej relacji, jeśli dobrze ona się, że tak powiem, osiądzie na sercu, to z tej relacji dopiero rodzi się właśnie moralność, taka, która Bogu się podoba. Dlatego właśnie Bóg w tym pierwszym czytaniu z Księgi Kapłańskiej mówi zaraz: Macie nawzajem sobie sprzyjać. Ponieważ jesteście moi, to jeżeli dobrze zrozumieliście swoją relację ze mną, będziecie sobie nawzajem sprzyjać, nie będziecie się nienawidzić, nie będziecie marnować energii na to, żeby jeden drugiego po prostu pożerać. Święty to ktoś, kto ma relację z Bogiem, a z tej rodzi się relacja z ludźmi. W dzisiejszym drugim czytaniu słyszymy kontynuację listu Świętego Pawła do Koryntian. Pierwszego listu do Koryntian. Już wcześniej było słychać, że Paweł nie był zadowolony z relacji, jakie panują w tej wspólnocie. Mówił, że jest tam za dużo klik, że ludzie łączą się w grupy, by się nawzajem zwalczać. Rzekomo posiadłszy jakąś wyjątkową mądrość, albo z tego powodu są lepsi, tak mniemają, że należą czy identyfikują się z jakimś co fajniejszym apostołem. Paweł. Mówi, że to nie jest mądre i żeby pamiętali, że są świątynią Ducha Świętego, świątynią Boga. Nieraz sądzi się, że Paweł ma tutaj na myśli nasze ciało, ludzkie ciało, w którym zamieszkał Duch Święty od momentu Chrztu. I w ten sposób Paweł rzeczywiście odnosi się w innych miejscach, mówiąc, że jesteśmy świątynią Ducha Świętego. Ale tym razem chodzi o wspólnotę, o kościół, który tworzą Koryntianie. I mówi Paweł, że kto będzie sprzyjał rozdarciom, kto będzie chciał zniszczyć w ten sposób wspólnotę, świadomie czy nie, no niech się liczy no z Bożą reprymendą. Tak nie może być. Kto jest winien tego rodzaju podziałów, takiego podczuwania siebie nawzajem, po to, by nawzajem się nie lubić, nienawidzić, nie sprzyjać sobie, nie zrozumiał, co znaczy być świętym, co znaczy w relacji do Boga z Bogiem. I z tej relacji wynika no właśnie zupełnie nowa jakość traktowania innych ludzi. Dzisiejsza Ewangelia jest kontynuacją kazania na górze. Jego poprzednie części słyszeliśmy w czasie minionych niedziel. Już tam Pan Jezus przyzwyczaił nas do pewnej figury retorycznej, zwanej hiperbolą, gdzie zestawia się ze sobą dwie rzeczy, tak skrajne, żeby pokazać wartość tych, na których, na których nam naprawdę zależy. Czyli na przykład kiedy Pan Jezus mówi, jeżeli Twoja ręka jest powodem do grzechu, to weź się jej pozbądź, odrąb ją sobie. No nie chodzi przecież o to, żebyśmy stali się ludźmi, którzy sobie się pozbawią kończyn. Yy, nie. Bynajmniej, ale przez takie zestawienie Pan Jezus pokazuje, że nawet posiadanie kończyn nie jest tak ważne czy nie jest tak wartościowe, jak bycie bez grzechu czy nie uleganie mu. O takie właśnie zestawienie chodzi. Więc nie jest to bynajmniej nakłanianie nas do tego, byśmy się pozbawiali kończyn. W dzisiejszej Ewangelii, jakby ta retoryka. Hiperboli jest kontynuowana, ale właśnie po kolei. Najpierw Pan Jezus wprowadza tą zasadę. Słyszeliście, że powiedziano oko za oko, ząb za ząb. O, wiele osób tutaj usłyszy i powie: No tak, ten Stary Testament, bo to tam pierwszy raz się to pojawiło. O, to było dużo zła. To było takie zachęta do nakręcania przemocy, prawda? Gdy tymczasem ta zasada tak naprawdę ograniczała bezsensowną przemoc. Bo w naturalny sposób, kiedy rodzi się w człowieku odpłata, no to chce się odpłacić pięknym za nadobne, a kończy się tak, że zemsta jest o wiele bardziej mm, no, przytłaczająca niż wyrządzona wcześniej krzywda. Więc chodziło o to, że jeśli no, już nastąpić ma odpłata, to musi być proporcjonalna. Nie może nastąpić więcej niż zabranie jednego oka przysłowiowego. Czyli czytamy ją tak: oko za oko. Tylko oko za oko, nic więcej. Ale Pan Jezus mimo wszystko mówi, dobrze, ale my to przeniesiemy o jeden poziom wyżej. I proponuje swoim słuchaczom yy, właśnie taką większą, innego rodzaju wspaniałą myślność, która również im samym będzie służyć. Pierwszy przykład to uderzenie w prawy policzek. Jeżeli ktoś cię uderzy w prawy policzek. No, wszyscy zwracają tutaj uwagę na to, że uderzenie w prawy policzek przez napastnika, który stoi przed tobą, może się dokonać tylko tak, że jakby zewnętrzną częścią dłoni, prawej dłoni, uderzy cię właśnie w ten prawy policzek. Albo lewą ręką po prostu dostaniesz ten swój prawy policzek. W obu przypadkach chodzi o niezwykle upokarzający gest. Zarówno ta część dłoni, jak i lewa dłoń, to są, jakby to powiedzieć, no nie najbardziej wymyślne narzędzia kary. Lewa dłoń w starym. W, na Bliskim Wschodzie, po dzień dzisiejszy uchodzi za tą, jakby to powiedzieć, mniej higieniczną, tą do, używaną do innego rodzaju czynności niż na przykład jedzenie. <laughs> Innymi słowy, jeśli tą lewą ręką kogoś w ten sposób upokorzysz, uła, to zgodnie z tamtym ówczesnym żydowskim prawem, jakby to powiedzieć, ściągasz na siebie kłopoty, bo podwójnie jesteś winien rekompensatę za to poniżenie. Innymi słowy, Pan Jezus proponuje. Taką oto rzecz. Nie staraj się odpłacić pięknym za nadobne, bo ten, który cię w ten sposób skrzywdził, on już jest w kłopotach. Bądź sprytny albo sprytniejszy niż Twój prześladowca czy ten Twój upokorzyciel, nazwijmy go tak. To jest jedna z interpretacji. No, jest ich więcej, jak mówię, ale mnie podoba się zwłaszcza ta, która mówi, że hmm, kiedy ktoś, ktoś Cię w ten sposób chce upokorzyć. To ty nadstawiasz mu drugi policzek, jakbyś chciał powiedzieć: Nic mi to nie zrobiło, może spróbujesz jeszcze raz, bo nie wiem, jakoś tak, no nie mogę, no nie mogę jakoś tak, no nic, w ogóle nic się ze mną nie stało. Nie dotknąłeś mnie, bynajmniej. Może spróbujesz jeszcze z drugiej strony, co zobaczymy? Czyli w ten sposób ośmieszam mojego prześladowcę. Łapie dystans do tego, co się wydarzyło, ośmieszam mojego prześladowcę. Oczywiście ta sytuacja jest pewnego rodzaju no, obrazem, tak, do przeniesienia na wiele innych sytuacji życiowych. Ale zobaczcie też, jak to może skutkować dobrem duchowym. Jeżeli powiem sobie, nie możesz mnie obrazić, można powiedzieć, jesteś za małym człowiekiem na to. Nie chodzi o to, że ja jestem taki wielki, ale nie możesz mnie obrazić po prostu. Mam zbyt wielki szacunek do siebie i Twoje słowa, Twoje gesty, no po prostu nic mi nie robią. Umówmy się. Jesteś, jeżeli będziesz chciał mnie obrazić, będziesz śmieszny w moich oczach, co najwyżej. W ten sposób, jakby zadbamy również o nasze zdrowie duchowe. Potem jest mowa o tej szacie. Przeskoczmy jeszcze, tam jest podobna logika, jak przy uderzaniu w twarz. Z tą odpłatą, z tym pewnym sądowym takim zadośćuczynieniem, ale ten trzeci wątek jest też bardzo ciekawy. Pan Jezus mówi, jak ktoś każe ci coś mu, iść z nim tysiąc kroków, iść dwa tysiące. Otóż podobno w starożytności żołnierze rzymscy, kiedy mogli po prostu dowolną osobę z tłumu wziąć i kazać jej coś nieść przez tysiąc kroków. No tutaj przychodziłby na myśl Szymon z Cyreny, prawda? Jemu kazali nieść krzyż. I to po prostu wyrwanemu z tłumu człowiekowi. Podobno według prawa Rzymianie mogli kogoś sobie tak wziąć na tysiąc kroków, na jedną milę, żeby im coś przeniósł. Kiedy ten ktoś szedł z nimi dwie mile, to jednocześnie ktoś żądający takiej przysługi, Rzymianin, ściągał na siebie kłopoty, bo występował przeciwko prawu rzymskiemu. Czyli można by powiedzieć, że pan Jezus mówi tak, nie stawiaj oporu złemu w tym sensie, że nie idź na czołówkę, poczekaj i ściągniesz w ten sposób na twojego krzywdziciela no i kłopoty. On sam sobie je zafunduje. Innymi słowy, bądź sprytny. Nie napinaj się tak, miej do tego dystans, idź z nim tysiąc kroków, nawet dwa tysiące, to on będzie miał za chwilę z tym kłopot. Czyli, przepraszam, jeśli tak, to zabrzmi źle, jeżeli zemsta, jeżeli odpłata, to innego rodzaju którą obrócisz w ten sposób, że to twój krzywdziciel będzie miał kłopoty. Ale i nie idź z nim na czołówkę, bo to właśnie będzie takim wzniecaniem spirali nienawiści. I wreszcie mówi tekst dzisiejszej Ewangelii, bądźcie doskonali, jak doskonały jest wasz Ojciec Niebieski. Ktoś powie, ale nie ma ludzi doskonałych. No właśnie, nie ma ludzi doskonałych, w sensie arystotelesowskim. To znaczy, Arystoteles mówił, że doskonałość to jest brak jakiejkolwiek, jakiejkolwiek niedoskonałości. Okej, okay. ale doskonałość biblijna polega na czymś innym i tam i są w Biblii ludzie doskonali. Na przykład Hiob jest tak scharakteryzowany jako człowiek doskonały i to jest pierwsza kwalifikacja, którą, która jest mu przydana. Człowiek doskonały to jest taki, w którym jest harmonia pomiędzy tym, co myśli i tym, co robi, tym, co mówi i tym, co robi. To jest człowiek w którym nie ma rozłamu, w którym nie ma takiej przepaści, nie ma podstępu mówiąc językiem Pana Jezusa. Czyli jeżeli Ty uwierzysz w jakiś sposób, jeżeli ty dla ciebie świętość to jest właśnie wspomniana relacja najpierw, to dopiero się przekonasz o tym, że ta relacja jest prawdziwa, jeśli będzie z niej wynikać pod właściwe postępowanie. Czyli jeżeli rzeczywiście jesteś święty, tak siebie widzisz, tak siebie rozumiesz, jesteś w relacji z Panem Bogiem, to poznasz to, na czy że tak jest na pewno, kiedy z tego będą wynikać czyny. Czyli wtedy nie będzie rozdźwięku pomiędzy tym, kim jesteś, czym jesteś, jak uwierzyłeś, jaką masz relację, a tym, jak żyjesz. No to jest ideał, powiedzmy sobie uczciwie, bardzo trudny do zrealizowania, ale kto mówił, że będzie lekko? Pozdrawiam serdecznie, ksiądz Dariusz Iwański.